Dobrze, dziękuję bardzo za to wprowadzenie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mariusz Augustyniak, ja projektami zacząłem na poważnie zajmować się w 2006 roku w Anglii. Pracowałem wtedy w firmie informatyczno-konsultingowej i wdrażałem systemy klasy CRM. Od ponad 10 lat pracuję w firmie DXC Technology. Firma do 2017 roku nazywała się Hewlett Packard Enterprise. Obecnie zatrudnia 130 tysięcy osób. Osiągamy przychody rzędu 16 miliardów dolarów, więc dosyć poważny gracz na rynku technologii informatycznych. Ja prowadziłem różne projekty w Polsce i za granicą. Przez 3 lata prowadziłem taki program właściwie techniczny, składający się z wielu projektów dla instytucji finansowej z siedzibą w Anglii, a w listopadzie przyjąłem trudny, szalenie trudny projekt w służbie zdrowia w Irlandii Północnej, więc tym teraz żyję i moje otoczenie, także też uczestnicy kursów, na pewno nie omieszkam się podzielić różnymi doświadczeniami, jak one się mi przydarzają, albo jak po prostu akurat no, nawiązują do tych tematów, które omawiamy. Także tyle o mnie. Przejdźmy do meritum. Plan webinarium dzisiejszego jest bardzo prosty. Mam nadzieję, że wszyscy widzicie prezentację. Na początku, cóż, no, widzimy, że pojawia się zmiana, prawda? Co z tym zrobić? I tutaj troszeczkę zdradzam odpowiedź, no, zaraportować, ale dzisiaj sobie no, prześledzimy, jak to szczegółowo może wyglądać, bo to wiadomo, że są różne sytuacje i zrobimy w oparciu to o pewien przypadek. Pewien przypadek wdrożenia projektu CRM-owego, czyli na początku zachęcam wszystkich do tego, żeby no, wejść jednak w tę sytuację, żeby później no, łatwiej nam w tym. No, wyobraźcie sobie, że wy dostajecie taki projekt, a może tak najlepiej, nie to, że patrzycie, co ja robię, co ja pokazuję, co ja bym zrobił, ale każdy z was, czy jest PMM, czy będzie i myśli o tym, no jest, no dostaliście taki projekt. Całkiem nieźle ułożony i cóż, w pewnym momencie tego projektu pojawia się zmiana, co robicie. No i dzisiaj sobie prześledzimy taki potencjalny scenariusz, łącznie z analizą tej zmiany, prawda, bo są przeróżne, jak przeprocesować wniosek o zmianę, jak to wpływa na nasz bazowy plan w obszarze zakresu kosztów i terminów, no i też na koniec wnioski na przyszłość, to będzie tuż przed naszym Q&A-em, także tak jak wcześniej zostało powiedziane, można w trakcie zadawać pytania na czacie, będą zbierane, ja albo w trakcie będę odpowiadał, albo później, ale też jak macie pytania niezwiązane z tematem, to zostawimy sobie troszeczkę czasu, żeby o tym śmiało porozmawiać, to nie będzie nagrywane, więc już teraz zapraszam do tej dyskusji po webinarze. OK. Ogólny zakres projektu. Jak wiemy, systemy CRM-owe wspomagają marketing, sprzedaż, obsługę klienta. Tutaj klient zakupił dwa moduły do obsługi marketingu i do obsługi sprzedaży. Mamy kampanie marketingowe i generalnie z lead managementem. Mamy też zarządzanie tak zwanymi okazjami i raportowanie sprzedaży. Tak z grubsza i teraz wejdźmy w szczegóły. Firma, która zajmuje się szkoleniami, zakupiła system CRM-owy do obsługi marketingu i sprzedaży. Ze względu na duże doświadczenie dostawcy, a także dojrzałość klienta,
Zakres projektu został precyzyjnie określony i spisany. I tu mamy bardzo luksusową sytuację, bo nieczęsto tak jest, co więcej powiem, często się zdarza, że ten zakres nie jest dobrze sprecyzowany, nie jest właściwie sprecyzowany i co więcej, to jest właśnie jedna z przyczyn, dla których projekty upadają, po prostu. Ale to nie jest ten case dzisiaj, tak? Dzisiaj skupimy się na czymś innym. Pod koniec analizy, czyli wiem, że to mniej więcej jest na początku projektu i całe szczęście, dyrektor marketingu, czyli jeden z głównych interesariuszy, zauważył, że system automatycznie nie będzie obsługiwał przypadków, kiedy potencjalne namiary na zainteresowane osoby, tak zwane leady, trafią do sprzedawców, ale ci sprzedawcy nie nawiążą kontaktu z potencjalnymi klientami. To jest odwieczna bolączka dyrektorów marketingu, czy generalnie ludzi pracujących w marketingu. My się tyle napracujemy, przekażemy sprzedawcom i to leży. I to leży tydzień i czy więcej, aż klient straci dobre zdanie o nas, czy po prostu pójdzie do konkurencji i tam sobie wykupi szkolenie, bo nie został dobrze potraktowany, więc no, te kwestie klienckie, czasów reakcji są dosyć ważne i można by było tu powiedzieć, że no, słusznie ten dyrektor marketingu się martwi i chciałby mieć narzędzie kontroli, chciałby odpowiednio reagować. Główny konsultant po stronie dostawcy zaproponował rozwiązanie, bo ci, którzy znają tego typu systemy, wiedzą, że no, to nie jest jakoś szalenie trudne, żeby uruchomić workflow, który po 48 godzinach sprawdzi operację na rekordzie klienta. Jeśli klient nie został zaktualizowany, workflow wyśle przypomnienie systemowe i mailowe do danego sprzedawcy. Dajemy mu szansę. Ale jeśli w przeciągu następnych 24 godzin karta potencjalnego klienta nie zostanie zaktualizowana w polu kontakt, system wyśle powiadomienie ponownie do sprzedawcy z kopią do dyrektora sprzedaży. A tego oczywiście nikt nie chce. Dalej. Dyrektorowi marketingu spodobało się to rozwiązanie, ale jeszcze dodatkowo poprosił o raport Neglected Leads, który będzie wyszukiwał sytuacje, gdzie system musiał wysłać powiadomienia. Akurat prosty raport czy widok byłby dostępny od ręki w ramach pakietu gotowych raportów, ale dyrektor marketingu zażyczył sobie rozbudowany raport z wyborem zakresu dat, typów kampanii marketingowych, rankingiem sprzedawców, najlepiej i najgorzej obsługujących potencjalne klienty, czy najszybciej reagujących i tych, którzy zwlekają, prawda, przekraczają te terminy. No najwyraźniej w świecie, najwyżej no, kolejny workflow będzie, że ci sprzedawcy, którzy nie reagują, no nie będą dostawać tych leadów i to zostanie, te leady zostaną przekierowane do tych, którzy szybko i skutecznie tych klientów obsługują, prawda? Więc to ma przełożenie na biznes. Główny konsultant przekazał informację kierownikowi projektu i teraz pytanie. Co kierownik projektu powinien zrobić w tej sytuacji? Także jak się już pojawiły w waszej głowie jakieś pomysły, to proszę wpisać w czat. Jeszcze jesteśmy na etapie. Cześć, dzień dobry, a teraz już pierwsze pomysły. Czy jakieś są? Dobrze. To ja wracam tutaj do slajdów. Pierwszą rzeczą, którą kierownik projektu może zrobić, to zasygnalizować nowe wymaganie, a co za tym idzie potencjalną zmianę na cotygodniowym przeglądzie projektowym z klientem. Tak, tutaj mamy tutaj, prawda, potencjalne zmiany pod koniec tego raportu. I słuchajcie, no tu może nastąpić pewien opór, tak zwany pushback, tak, ze strony klienta i kwestionowanie, czy to faktycznie musi więcej kosztować. I tu tkwi czasami problem, tak, nie z procedurą, nie z tym, że czy ktoś wie, jak zarządzać zmianami, czy nie, tylko kwestii konfrontacji z klientem. Ale musicie pamiętać, że takie są zasady, tak? I klient też ma wiedzieć,
że takie są zasady. Trzeba postawić sprawę jasno. Jeżeli tej funkcjonalności nie było w umowie, czy w podstawowym zakresie, to jest to dodatkowe płatne zlecenie i jest na to procedura. Tak? I najlepiej na samym początku, niech to będzie w planie projektu, także będziemy o tym jeszcze rozmawiać. Ale to tyle na razie. To tyle na razie. I teraz pytanie kolejne do Was, może bardziej już retoryczne. Klient zawsze i chętnie przyjmuje takie wiadomości. Drogi kliencie, zauważyliśmy nowe wymaganie, bo to jest nowe wymaganie względem bazowego zakresu i to będzie więcej kosztować. Jakie macie z tym doświadczenie? Różnie bywa, prawda? Naprawdę klienta trzeba edukować. Trzeba edukować, bo inaczej to jak na początku przegapicie, i tutaj specjalnie ja mówię o małej zmianie, bo jeżeli chodzi o małą zmianę, to naprawdę tutaj zespół dostawcy często mówi, dobra, zrobimy, prawda? Będziemy takim dobrym wujkiem i to już jest kampania przegrana, bo właśnie ja uważam, że na takiej małej rzeczy warto postawić sprawy na ostrzu noża i później będzie lepiej i łatwiej, a może nie łatwiej, ale później przetrze się ścieżkę do tych trudniejszych rzeczy, do tych trudniejszych spraw. Więc bardzo dobrze tutaj, że nam się trafiło małe zlecenie, no jak małe to zobaczymy, tak ja mówię teraz małe, ale jeszcze nie wiemy, nie uprzedzajmy faktów, jak to się mówi, wydarzeń. Odważnie trzeba powiedzieć, takie są zasady, to jest dodatkowa sprawa, mamy na to procedurę, tak? To jest pierwsza rzecz, zasygnalizować, czyli tak, w skrócie, co robimy? Sygnalizujemy zmianę i patrzymy, jaka jest reakcja. No i tłumaczymy, że to jest poza zakresem, to nie jest w umowie i jest na to procedura. Tyle. Naprawdę nie musimy dalej w szczegóły wchodzić. Klient powie swoje, później sobie, prawda, przygotowujemy się, jak w drugiej rundzie zagrać, rozegrać tą sytuację. I przy okazji, słuchajcie, jak tu jesteśmy na tym raporcie, to ja może trochę Wam opowiem. Nie wiem, czy to jest taka standardowa procedura u Was, czy nie. Często klient sobie życzy, czy interesariusze, żeby raz przynajmniej w tygodniu podsumować projekt. Tu mamy status green, no jest bardzo dobrze, to jest na zielono, yellow, no to coś się dzieje. Tu mamy streszczenie projektu, mamy aktywności zamknięte w ostatnim tygodniu, tu widzimy, że jest analiza wymagań marketingu, stąd no, ten dyrektor marketingu troszeczkę troszeczkę więcej wie już o tym, co dostanie, skonfrontował tak jakby wymagania z tym, co dostanie, jak firma to przekłada na funkcjonalności, na efekt i mamy, no w przyszłym tygodniu analizujemy wymagań sprzedaży, główne problemy, no przeciągnęło się zbieranie wymagań ze względu na urlopy kluczowych osób, bywa szczególnie w lipcu, prawda, główne ryzyka, etap developmentu, to są przykłady, natomiast to, co chciałbym zwrócić Waszą uwagę, na co chciałbym zwrócić Waszą uwagę, to te właśnie potencjalne zmiany, prawda? I tu jest okazja o tym, żeby pomówić, najpierw zdawkowo, zajawka i wystarczy. I tutaj zobaczcie, co mamy, tu milestones, kroki kluczowe, to tak można powiedzieć, że harmonogram na takim wysokim poziomie, prawda? Etap po etapie, jakie są, prawda, jaki jest plan, kiedy kończymy, kiedy faktycznie zakończyliśmy, można to odnotować, albo jeżeli tutaj analiza wymagań się opóźnia, mieliśmy 28, prawda, skończyć, a skończymy, już teraz wiemy, 1 sierpnia. I naprawdę bardzo dużo na tej jednej stronie można zawrzeć informacji w czytelny sposób, ale wracamy do zmiany. Znaczy, zaraz wrócimy do zmiany. Jeszcze chcę Wam powiedzieć tak, że tych zmian będzie trochę, tak? Tych zmian będzie trochę, więc na początku można to pole, prawda, po prawej stronie w to pole wolne wrzucić tabelkę ze zmianami,
a później jak już naprawdę będzie ich, nie wiem, sporo, kilkanaście czy ileś, to nawet w odpowiednim slajdzie, prawda, przedstawić wszystkie, mieć to w takim materiale zbiorczym i te zmiany rejestrować. Pierwsze dwa, trzy, tak widzicie, jest miejsce, możemy sobie na tej jednej stronie odnotować. A dalej na projekcie, tylko taka, prawda, zajawka, to jak już wyjdziecie w etap testów, to możecie też wykorzystać taką tabelkę do tego, żeby pokazywać, na jakim etapie są testy. Dobrze. Także to jest no, tyle, jeżeli chodzi o szablon. Jeszcze taka jedna uwaga, że szablon powinien być dostosowany do projektu, do potrzeb projektu, do wymagań interesariuszy, ale jeżeli ktoś poprosiłby ciebie, nie wiem, jutro, prawda, czy w poniedziałek o taki raport, no to nie trzeba byłoby wyszukiwać tego w internecie, tylko proszę bardzo, jest do dyspozycji gotowy szablon, który można dostosować i już wykorzystać na waszym projekcie. Dobrze. Pozwolę sobie tylko szybko wtrącić, bo pojawiło się pytanie od Marty, w czym jest przygotowany taki raport, Excel czy jakiś program? W zwykłym PowerPointie. Słuchajcie, bo często mnie się pytają ludzie o narzędzia i no, w korporacjach króluje pakiet Microsoft Office. Także tak, to jest, korzystamy bardzo namiętnie z Excela, ale też z PowerPointa i to jest po prostu zrobione w PowerPointie. Natomiast wiele dokumentów jest w Wordzie, w Excelu. O narzędziach innych na zajęciach mówimy, takich jak chociażby Jira, prawda? Ale dzisiaj nie będzie potrzeby, chyba że będziecie sobie życzyć i w sesji Q&A padnie takie pytanie, jak wygląda przybornik, czy jak onarzędziować się, jeżeli chodzi o project management. Dobrze, to tak. Tutaj wracamy do pytania, co kierownik projektu powinien jeszcze zrobić w tej sytuacji. No i odpowiedź brzmi: kolejnym krokiem jest uruchomienie procedury zmiany i analiza wpływu konkretnej zmiany na podstawowe parametry projektu, takie jak zakres, harmonogram, budżet. Na początku oczywiście warto sprawdzić, czy mamy kim obsłużyć daną zmianę, zanim zaczniemy z klientem rozmawiać o tych zmianach, a następnie zrobić, no, zlecić tej osobie oszacowanie pracy, czy to jest dodatkowe, ile to jest dodatkowych dniówek, nie? Na przykład trzy dniówki, czy tam trzy mendeje. A jak w praktyce wygląda praca ze zmianą? No, w pierwszym kroku wyciągamy wniosek o zmianę, który będzie nas prowadził za rękę i zaczynamy wypełniać rubryki przy okazji, no, zbieramy informacje. Plus szablonu jest taki, jak i listy kontrolnej, czyli checklisty. Mamy pewność, że niczego nie zapomnimy, nic nam po prostu z głowy nie wyleci. Wniosek o zmianę, change request, to jeden z ważniejszych dokumentów projektowych w dalszym ciągu. I zazwyczaj na początku szablon jest ustalana z klientem. Także i procedura jest ustalana z klientem, i szablon. Także tutaj nie wiem, czy są jakieś pytania. Dobrze. To zaczynamy wypełniać wniosek przy współpracy z innymi członkami zespołu. Tak, to jest jak najbardziej praca zespołowa. No i jak tutaj, prawda, jest pokazane na ekranie, jak to w większości wniosków w pierwszych polach są do wypełnienia informacje porządkowe dotyczące nazwy projektu, jaka to jest nazwa, zmiany, numer, osoba zgłaszająca, data. Tak, te wszystkie rzeczy, które są potrzebne do identyfikacji. I tutaj ważna sprawa, że nie tylko klient zgłasza, ale dostawca też może wnioskować o zmianę.
Poniżej metryczki mamy opis wymagania i tutaj, prawda, formalizujemy to, co zostało zwerbalizowane czy zauważone na jakimś spotkaniu. Pierwsza rzecz, zbudowanie workflow, który po 48 godzinach sprawdzi operację na rekordzie klienta. Jeśli rekord nie został zaktualizowany, workflow wyśle powiadomienie systemowe i mailowe do danego sprzedawcy. Tak, i możemy to doczytać, to jest dokładnie to, co wcześniej słyszeliśmy. Dwa, zbudowanie raportu z przekazanych potencjalnych klientów, leadów do działu sprzedaży. Tak, tu mamy opis zmiany. Dalej, jaki mamy powód zmiany? Tak, trzeba uzasadnić lepiej lub gorzej, jakieś uzasadnienie musi być, najlepiej, jeżeli to jest solidne uzasadnienie. Proszę bardzo, wymagane, to jest akurat prosta sprawa, wymaganie przez marketing w celu zwiększenia wzrostu z inwestycji. Znowu, nie po to tysiące złotych idą na kampanię, żeby później sprzedawcy gdzieś, żeby to gdzieś po prostu unikało i ktoś czeka na kontakt, ten proces jest przerwany, tak? No, oczywiście do tego nie możemy dopuścić. Jaki tutaj priorytet jest? Tu akurat jest średni wybrany. Wpływ na produkty projektu mamy dwa dodatkowe. Pierwszy to jest workflow, dwa dodatkowy raport. No i mamy też wpływ braku akceptacji zmiany. No a co jeśli tego nie zrobimy? No i tutaj mamy, dyrektor marketingu napisał potencjalne utracone korzyści ze względu na brak prostego mechanizmu kontroli dotyczącej przekazanych potencjalnych klientów z kampanii marketingowych do działu sprzedaży. No i na koniec, jaki jest termin rozpatrzenia, bo wiecie, jak to jest w życiu, a też na projektach, jak nie ma deadline'u, no to generalnie są inne rzeczy, które się robi, które mają przypisany termin, prawda? Także tutaj wpisujemy datę, czy to jest tydzień, prawda, od złożenia wniosku, czy więcej, w zależności od tego, jak pilne to jest i jak realnie szybko można tę rzecz przeprocesować. Także zwróćcie uwagę też tutaj na, bo to jeszcze nie wszystko, jeżeli ktoś jest niezwyczajny do wypełniania tych dokumentów, to by powiedział, o, ta administracja nas zabija, ale to nie jest zwykła administracja. Ten dokument naprawdę pozwala uzmysłowić, uświadomić sobie wiele rzeczy i po stronie klienta, i po stronie dostawcy. Jest prosty dokument, normalnie to jest powiedzmy dwie strony, tak, w zależności jak to się przedstawi, ale rzeczywiście trzeba się do tego przygotować. Ja uważam, że wybiegając myślą w to wszystko, biorąc pod uwagę konsekwencje, to jest o wiele lepsze działanie niż robić. A, rzucamy na taśmie, robimy bez w ogóle zastanowienia, jak to wpłynie, jak to zwiększy nam ryzyko, jak to zwiększy nam, czy to przesunie nam termin projektu, czy nie, czy mamy generalnie umiejętności, czy mamy wolnych ludzi, którzy te rzeczy dodatkowe by zrobili. Tutaj musi być to sposób bardzo, bardzo przemyślany, wprowadzana każda zmiana. Więc jeszcze tutaj przyjrzymy się impaktowi tej zmiany. No, dodatkowe zadania, zakres, ewidentnie mamy workflow do zrobienia i raport, tu się już koszty pojawiają, tak, ten nasz konsultant oszacował to powiedzmy na 3 dniówki, znamy stawkę, więc wpisaliśmy koszt, mamy tutaj zwiększony zakres testów, no może wydłużyć UAT, no tak, to trzeba będzie jeszcze to przetestować. Konsultanci, dostawcy są dostępni, także jest potwierdzenie, dobrze, nie ma sprawy, możemy to wprowadzić. Czas trwania, zobaczcie, czas trwania i dodatkowa pracochłonność, może komuś nie chce się w to bawić, ale to są 3 mendeje pracy, ale powiedzmy, że jeszcze dajemy jakiś bufor, prawda, czy jeszcze powiedzmy, że w danym tygodniu ten konsultant, nie wiem, ma wolne, czy ma zrobić jeszcze jakieś szkolenie, no to mówimy, że jak poniedziałek zacznie, to w czwartek skończy, w piątek będzie to u klienta, natomiast no, stawkę, ten koszt wyliczamy na podstawie efektywnej pracy, czyli tych 3 dniówek. No i wpływ na termin oddania aplikacji do użytku,
no to mówimy, tak, drogi dyrektorze marketingu i cała reszta, to jest bardzo dobry pomysł, możemy to zrobić, ale no, biorąc pod uwagę plany i uwarunkowania, nasze możliwości, to ten go live będzie przesunięty o 2 dni. Tak? Jaka jest alternatywa? I też ciekawe, tak? Bo powiedzmy, że ta zmiana nie zostanie zaakceptowana i tutaj mamy plan B. No, możemy samodzielnie wdrożyć daną funkcjonalność, zażyczyć sobie szkolenie, zamiast wdrożenia tej funkcjonalności możemy zażyczyć sobie szkolenie i my sobie po Go Live'ie to sami wdrożymy. Różnica w cenie nie jest duża, a można w to się zagłębiać, powiedzieć, no dobrze, no to, ale czy rzeczywiście to nam 2 dni zajmie, czy rzeczywiście nie więcej, bo może lepiej to teraz zrobić, troszeczkę więcej zapłacić i mieć to z głowy, nie? No jest o czym myśleć, tak? I to wtedy, no mamy plan B, gdyby ten plan A nie został zaaprobowany, a tutaj właśnie mamy wynik, tak? Albo jest to zaakceptowane, albo jest zawieszone i będzie rozpatrzone w późniejszym terminie, albo jest odrzucone wprost, albo być może są jakieś braki i jak te braki zostaną uzupełnione, to wtedy będzie decyzja, prawda? Jest miejsce na akceptację, na podpisy i to jest tyle w temacie wniosku o zmianę. I teraz tak, jak procesujemy zmianę? Bo no, na razie dostawca wypełnił te wszystkie rubryki i co z tym robimy? Tak, mamy ten kwit, teraz oczywiście w wersji elektronicznej. I co robimy? No, wniosek jest przyjęty i podpisany przez PM-ów ze strony dostawcy i zamawiającego. Tak, musi być zgoda. To nie jest tak, że klient mówi, dobrze, załatwione, robicie, i dostawca nie ma nic do powiedzenia, albo dostawca mówi, a no to jak dyrektor marketingu wspomniał, to wiadomo, że to robimy, ja już to zleciłem, ale nigdy się nie pojawiła akceptacja dodatkowego budżetu i tego, że się go live może przesunąć. Więc no, tutaj musi być, prawda, to uzgodnione, tak robimy. I generalnie taka uwaga, ja chyba już o tym wspomniałem, ale chciałem naprawdę, żeby to dotarło i to wybrzmiało. Jeżeli chodzi o, a to zaraz może później powiem, na razie o tych prostszych rzeczach powiemy, tak? I teraz tak, gdyby, bo mamy tutaj lub, gdyby zmiana była znacząca, powiedzmy większa, o większych konsekwencjach, to wtedy trzeba by było zaangażować komitet sterujący składający się z przedstawicieli kierownictwa po stronie zarówno klienta, jak i dostawcy. Tak? I jeszcze dzisiaj za chwilę sobie powiemy, jaka to może być sytuacja, że jednak PM-owie nie akceptują, nie mogą zaakceptować takiej zmiany, muszą to przekazać wyżej. Dobrze, teraz tak, wpływ zmiany na plan bazowy. Tak, bo to nie jest tak, że zmiany to tylko jest zmiana funkcjonalności. Tak, no, będzie dodatkowy zakres, dodatkowy produkt, 2 produkty tak naprawdę, workflow i raport. Tak. Wdrożenie przesuwa się o 2 dni na 19 września i mamy dodatkowy koszt rzędu 6600 zł netto. Tak? I przy okazji, taka uwaga, dosyć istotna, praktyczna, w budżecie klient powinien mieć rezerwę na nieprzewidziane wydatki, a także dostawca powinien mieć rezerwę na obsługę ryzyk. Tak, to jest jasne. Więcej o tym na zajęciach. To jest jeden z punktów, który często się przewija na naszych zajęciach i staje się częścią dobrych praktyk. Rezerwa, rezerwa i rezerwa i mądre zarządzanie tą rezerwą. Jeszcze o procedurze zmian, kilka końcowych uwag. Przede wszystkim od początku należy założyć, że na dłuższych projektach zmiany będą i też na samym początku już wpisujemy procedurę zarządzania zmianami w plan projektu.
Jeszcze wtedy na kick-offie nikt nie myśli o zmianach, ale szef projektu już wyprzedza, już myśli o zmianach, myśli o odbiorze produktów, myśli o kryteriach akceptacji tych produktów. No, wszyscy tutaj dopiero zespół się formuje, wszyscy myślą o analizie, prawda? Ale doświadczony szef projektu już jest kilka kroków dalej, nawet pod koniec projektu i widzi co, bo po prostu to doświadczył na wielu innych projektach, że za 2-3 tygodnie, za miesiąc, no pojawi się taka sytuacja, więc czemu od razu nie wpisać krótko, bez żadnych szczegółów, bo teraz wiadomo, że są takie czasy, że odchodzimy, ja pokazuję uczestników kursu taką metodykę wdrożeń, którą opisałem, czy scaliłem, skonsolidowałem 10 lat temu, no imponująca, naprawdę, żeby to przeczytać, to można się zmęczyć, a teraz chociaż był klienta w Anglii, na jednym slajdzie zawarliśmy procedurę zarządzania zmianami plus wniosek i to było wszystko. Ale żeby to było, bo na pewno zmiana się wydarzy, będziecie o tym rozmawiać i co? I wtedy wyciąga się te dokumenty, wyciąga się te szablony. Nie, od razu i co bardziej uważny klient może zobaczyć, o, to jest taka firma, która po prostu zauważy, jak będziemy chcieli wdrożyć jakąś zmianę przy okazji projektu. Druga rzecz to, o czym miałem powiedzieć, tak? Dlaczego kierownicy projektu będą musieli pewne rzeczy oddać, przekazać wyżej? Do rozpatrywania dużych, znaczących zmian wykorzystujemy członków komitetu sterującego, składającego się z przedstawicieli dostawcy i klienta, a do częstych zmian, bo jest tak czasami, że może być nawet kilka takich zmian w tygodniu, jak projekt jest duży i rozpędzony, powołujemy Change Control Board, CCB. I powiedzmy komitet sterujący spotyka się co miesiąc, nie mogą decyzje czekać tak długo, więc powołujemy zespół, może nie z najwyższego kierownictwa, dostawcy i klienta, ale z osób decyzyjnych i wtedy i merytorycznych i wtedy, prawda, przeglądamy, jakie są potencjalne zmiany, część akceptujemy, część odrzucamy, część wstrzymujemy. I oczywiście, żeby nie ze wszystkim zwracać się do organów wyższych, należy ustalić tolerancje i limity, do których PM-owie po stronie dostawcy i klienta mogą podejmować decyzje. Ta tolerancja może być założona na kosztach, na przykład powiedzmy każda zmiana nie przekraczająca 10 tysięcy złotych, czy do 10 tysięcy złotych, no to może być, że tak powiem, akceptowana przez kierownika projektu. W dodatku możemy ustawić ograniczenie na czasie. To znaczy, jeżeli zmiana kosztuje nas, powiedzmy maksymalnie do 10 tysięcy, ale nie zmienia terminu go live, no w naszym przypadku nie było takiego ustalenia, to kierownicy mogą podjąć samodzielnie taką decyzję. Tutaj, gdyby w naszej procedurze była jedna rzecz więcej, to znaczy do 10 tysięcy, tak, ten warunek, ta zmiana spełnia, ale jednak przesuwa go live. A w naszej zmianie chcieliśmy, prawda, w tym project governance, w tej kontroli projektu założyć sobie, że nie, takie rzeczy, które wpływają na zmianę terminu go live, muszą po prostu pójść wyżej i to jest decyzja obu organizacji, a nie tylko project managerów. No to wtedy, jeżeli rzeczywiście ten go live ma być przesunięty, to mówimy dobrze, to przekazujemy na najbliższe spotkanie komitetu sterującego albo to przekazujemy do Change Control Board. Tutaj ostatnie trzy punkty. Zmiany powinny być odnotowane w rejestrze zmian, change log. No, brzmi bardzo poważnie, ale słuchajcie, tak naprawdę to może być Excel, to może być jakiś arkusz w Excelu i z tego Excela możemy przerzucać tabelkę do PowerPointa, żeby na tych cotygodniowych spotkaniach robić przegląd, tak? Po
przyjęciu zmiany do realizacji projekt powinien być zaktualizowany. Tak, no tak jak widzieliśmy tam chociażby przesunięcie go live. Też wpływ zmiany powinien być odzwierciedlony w planie finansowym, czyli mamy dodatkowe przychody, no i dodatkowe koszty. Także o tych rzeczach warto pamiętać i przy większych, i przy mniejszych zmianach. Dobrze, i teraz, bo generalnie sobie omówiliśmy tę całą ścieżkę procesowania zmian. I teraz na koniec etap powiemy troszeczkę o tym, co na koniec etapu każdego projektu warto zrobić. Warto zrobić podsumowanie. Ja wiem, że to jest trudno, bo jak projekt jest rozpędzony, zawsze jest więcej zadań niż czasu, to takie spotkania często nie wiadomo, co z nimi zrobić i są ignorowane, nie są po prostu organizowane, ale warto na koniec etapu projektu zrobić takie podsumowanie, żeby przyjrzeć się, jak nam się pracuje ze sobą i zastanowić się, co można zmienić, żeby poprawić pracę zespołową, a także procesy. I tak jak tutaj widzicie, no, trzeba się troszeczkę do tego przygotować, więc to nie jest tylko ta sesja, powiedzmy, godzinna czy półtora godzinna. Trzeba ją przygotować, przeprowadzić, udokumentować wnioski i szczerze mówiąc, wdrożyć zmianę, bo po to wszystko robimy. Jak nie, to się ludzie bardzo zniechęcą do tego. Jeżeli tego nie zrobimy, a zajmiemy ludziom dużo czasu i sobie też, i żadna zmiana nie zostanie wdrożona, no to wtedy szkoda naszego czasu. To zniechęca ludzi do zaangażowania, a nawet rezygnują z tego typu rozmów, bo no, jeżeli nic z tego nie wynika, albo jeżeli kierownik projektu traktuje to bardzo rutynowo, bo tak musi być, bo powiedzmy jest w metodyce i jest wymagane i nie czuje tego, no to zespół odpłaci się podobnym podejściem i faktycznie to będzie przynosiło bardzo, bardzo mało sensu. Na zajęciach wartości. Na zajęciach omawiamy, jak przygotować i przeprowadzić taki projekt czy proces, żeby był skuteczny. Jak dobrze to spotkanie jest poprowadzone i członkowie zespołu angażują się, to warto poświęcić godzinkę raz na jakiś czas. Możecie być bardzo zaskoczeni, co wam powiedzą w takiej ponadprojektowej przestrzeni. Wtedy jako zespół uczymy się, utrwalamy najlepsze praktyki, a pozbywamy się tego, co przeszkadza. Coraz więcej pracy toczy się w rytmie Agile Scrama, a zgodnie z założeniami po każdym sprincie organizowane jest spotkanie retrospekcji, półtora godzinne na dwutygodniowy sprint. No i znowu o co chodzi? O poprawę i doskonalenie wbudowane w cykliczny proces dostaw. Podczas takiego spotkania Scrum Master lub osoba, którą Scrum Master zaprosi do poprowadzenia takiej sesji, może pytać, co dobrze poszło, tak? Jakie problemy się pojawiły i jak one zostały rozwiązane albo nierozwiązane. No i analizujemy, prawda, dany sprint w kilku wymiarach, osoby, interakcje między tymi osobami, proces i narzędzia, tak? Na przykład backlog w dzirze, jak to jest zarządzane, czy narzędzie jest właściwe, czy dobrze tym zarządzamy, czy to jest czytelne, czy każdy ma dostęp. Zespół identyfikuje najbardziej pożądane zmiany i decyduje, to jest niesamowite, wspólnie decydujecie, które rzeczy zostaną wdrożone do następnego sprintu. Te zmiany są wpisywane do backlogu, tak, do tych zadań do zrobienia, i już od następnego sprintu pracujecie w ulepszony sposób. Niesamowity cykl, szybkie zmiany i jak zespół jest zaangażowany i pojawiają się sensowne pomysły, a takie jest moje doświadczenie, to faktycznie to działa
rewelacyjnie. Polecam. I tyle dzisiaj o podsumowaniu.